Witajcie w kolejnym odcinku, dziś premiera roku 2024. Podejrzewam, że w tej cenie nic lepszego nie znajdziecie, nic lepszego na rynku się nie pojawi, nie ma takiej opcji. Wiecie jak to jest, są auta, które od pierwszego wejrzenia powodują, że spoglądamy na nie z sympatią. Są również auta, które od pierwszej przejażdżki powodują, że nie chcemy z nich wysiadać. Są auta, które swoją ceną powodują, że nie czujemy się jakby ktoś nas dymał na kasę, brzydko mówiąc. Takimi autami jeszcze do niedawna były Skody z technologią od Volkswagena, ale poza urodą niewiele już można powiedzieć dobrego o Skodzie. Skoda jest stosunkowo droga i chce się stać po prostu marką premium, lecz za ceną nie idzie odpowiednia jakość. Wiem, bo mam nową Skodę Octavię. Lecz jest jedno auto na horyzoncie, tak zwane auto dla Kowalskiego, w dobrym tego słowa znaczeniu. W 2024 roku wchodzi na rynek prezentowany model od Renault, bo tak naprawdę Dacia korzysta z rozwiązań i technologii tej marki. Dacia nie jest już tym obśmiewanym Loganem, który przecierał szlaki sprzedaży 20 lat temu. Dotychczas auta Daci dawały dużo samochodów w niewielkich pieniądzach, ale jakością oraz wyposażeniem odstawały znacząco od swoich europejskich konkurentów. Bardziej przypominały chińskie produkty jednorazowe. Ale drodzy Państwo, z najnowszym modelem Duster Dacia wchodzi na inny poziom, na którym wielu producentów chciałoby teraz być. Recepta na sukces jest niezmienna od lat, czyli dać klientowi poczucie, że za rozsądne pieniądze ma normalny, bezpieczny samochód, który niczego nie udaje. Tak na marginesie odnoszę wrażenie, że właśnie takim pojazdem będzie Duster trzeciej generacji. Zapraszam na odcinek, który ujawni wszystko, co musisz wiedzieć przed zakupem tego auta. Myślę, że warto poczekać do wiosny i sprawdzić go w salonie. Jak tylko się pojawi, zrobię test z wybranym przez Was silnikiem, więc piszcie w komentarzach, jaki chcielibyście zobaczyć w teście drogowym. Tymczasem zaczynamy. Dacia Duster 2024, czyli dane techniczne, standardy wyposażenia i wersje napędowe. Duster to prawdziwa historia sukcesu samochodu, który w swojej 13-letniej karierze zdobył ponad 40 nagród i został wyprodukowany w liczbie ponad 2,2 miliona egzemplarzy. Dzięki stale rosnącej sprzedaży Duster stał się w 2022 roku najlepiej sprzedającym się SUV-em w Europie na rynku samochodów osobowych we wszystkich segmentach łącznie. Z linii produkcyjnych zakładu Daci w Pitesti w Rumunii zjeżdża codziennie niemal 1000 Dusterów, czyli mniej więcej jeden egzemplarz na minutę. Duster prezentuje całkowicie odnowiony design. Zachowano w nim wszystkie walory stylistyczne, które zapewniły sukces jego poprzednim generacjom. W szczególności wygląd wytrzymałego SUV-a, dający poczucie solidności, ale wybiegający bardziej w przyszłość i bardziej wyrazisty, zgodny z nową identyfikacją wizualną Daci. Designerzy rozpoczęli pracę od prostych brył, kabiny, maski, błotników itd. Następnie połączyli wszystkie te elementy w całość o czystych, ostrych liniach. Nadali modelowi nowoczesny, dopracowany wygląd z nadwoziem o przemyślanych, prężnych i wyrazistych kształtach. Prostota kształtów i brył potęguje siłę designu. Pionowo zarysowany przód, wyraźnie odcinające się osłony nadkoli z fazowanymi krawędziami. Szeroka pokrywa bagażnika i boczne szyby tworzące jednolitą powierzchnię od przodu do tyłu kabiny. Nowy Duster jest w eleganckim stylu chroniony pasem biegnącym dookoła samochodu bez żadnych przerw. Składa się on z bocznych listw ochronnych dolnych krawędzi nadwozia, które łączą się z elementami identyfikacji wizualnej nowego Dustera, a te z osłonami nadkoli, które z kolei łączą się z przednimi i tylnymi zderzakami. Wrażenie ma także powodować nowa, wysoka i szeroka deska rozdzielcza z poziomą listwą ozdobną ustawioną w pionie. Spójność z designem nadwozia wyraża się również w kształcie nawiewów powietrza wzorowanych na kształcie nadkoli. Podobnie jak w przypadku nadwozia, również design wnętrza skupiony jest na tym, co najważniejsze, czyli na użyteczności. Szczególną uwagę poświęcono ergonomii, która zapewnia centralny ekran o przekątnej 10,1 cala, umieszczony w polu widzenia kierowcy i odchylony w jego stronę pod kątem 10 stopni. Bardzo ergonomiczna jest również nowa dźwignia automatycznej skrzyni biegów. Spłaszczona w górnej i dolnej części kierownica jest bardzo wygodna w użyciu, a jednocześnie ułatwia wsiadanie i wysiadanie. Silnym łącznikiem między designem nadwozia i wnętrza nowego Dustera są motywy w kształcie litery Y, charakterystyczne dla sygnatury świetlnej auta. W kabinie znajdują się one na nawiewach powietrza, których powierzchnia tworzy kształt litery Y, oraz na płytach drzwi, w obrębie podłokietników.
Nazwę marki po środku kierownicy zastąpiono nowym logo Daci, a na zewnątrz nowego Dustera motywy w kształcie litery Y tworzą sygnaturę świetlną na kloszach przednich i tylnych świateł. Motyw ten jest także widoczny w rysunku felg aluminiowych, w których błyszczący efekt uzyskano poprzez odpowiednią obróbkę surowego materiału bez jego chromowania. Nowy Duster jest zbudowany na platformie CMF-B, stanowiącej kluczowy element strategii produkcyjnej Daci. Ta konkurencyjna i wyjątkowo uniwersalna platforma wprowadzona po raz pierwszy w najnowszych modelach Sandero i Logan, a następnie zaadaptowana do potrzeb joggera, zapewnia marce dużą elastyczność i umożliwia realizację jej ambitnego planu produktowego w najlepszy możliwy sposób. Dzięki zastosowaniu platformy CMF-B w nowym Dusterze możliwe było zwiększenie przestrzeni użytecznej wnętrza w porównaniu do poprzedniej generacji, zarówno w strefie pasażerskiej, jak i bagażowej, przy zachowaniu tej samej długości całkowitej. Zaawansowana technologicznie konstrukcja platformy nowego Dustera pozwala także zapewnić większy komfort podróżowania z równoczesnym obniżeniem poziomu drgań i hałasu. Doznania z jazdy uległy zdecydowanej poprawie, dzięki bardziej dynamicznemu napędowi i co najważniejsze nieporównanie lepszemu wyczuciu drogi. Platforma CMF-B stawia nowego Dustera na drodze do elektryfikacji, a tfu! Umożliwia to montaż zespołów napędowych opartych na technologii Mild Hybrid i Full Hybrid. Nowy Duster jest dostępny z napędem 4x4 Terrain Control, oferującym 5 trybów jazdy. Tryb Auto. Skrzynia biegów automatycznie rozdziela moc między przednią i tylną oś, w zależności od przyczepności nawierzchni i prędkości. Tryb Śnieg. Optymalizuje tor jazdy na śliskich nawierzchniach dzięki specjalnym nastawom układu kontroli toru jazdy ESC i układu zapobiegania poślizgowi kół. Tryb Błoto-piasek. Do jazdy po luźnych nawierzchniach, takich jak błotniste lub piaszczyste drogi. Tryb Off-road. Oferuje najlepsze możliwości jazdy po bezdrożach i pokonywanie trudnych odcinków dróg. Pod względem możliwości jest on bardzo zbliżony do trybu 4x4 Lock obecnego Dustera, ale bardziej zaawansowany z funkcją automatycznego optymalnego rozdzielenia momentu obrotowego na przednie i tylne koła, w zależności od wykrytego stopnia przyczepności nawierzchni i prędkości pojazdu. Tryb Eco. Optymalizuje zużycie paliwa poprzez odpowiednie sterowanie pracą klimatyzacji i osiągami pojazdu. Zapewnia optymalny rozdział momentu obrotowego silnika na przednią i tylną oś, aby ograniczyć zużycie paliwa. Dostosowuje zarazem pracę napędu do warunków przyczepności na drodze. Prześwit dostosowany do jazdy po bezdrożach wynosi 217 mm w przypadku wersji 4x4, jeden z największych w tym segmencie na rynku. Dla miłośników offroadu kąty natarcia i zejścia jeszcze bardziej ułatwiają pokonywanie przeszkód. Do 31 z przodu i do 36 stopni z tyłu w wersji 4x4. Układ kontroli prędkości przy jeździe w dół. System jest szczególnie przydatny podczas jazdy po bezdrożach oraz na stromych zjazdach. Steruje pracą hamulców, aby zapobiec nadmiernemu rozpędzeniu samochodu. Umożliwia to jazdę z prędkością dostosowaną do sytuacji zgodnie z poleceniami kierowcy. W granicach od 0 do 30 km jest aktywny na wszystkich biegach, łącznie z biegiem wstecznym. Kierowca nie musi już zajmować się pedałami gazu i hamulca, może się skupić jedynie na kierownicy. Jest również nowy system All Road Info. Na centralnym ekranie o przekątnej 10,1 cala wyświetlane są informacje szczególnie przydatne podczas jazdy po bezdrożach. Wskazuje takie dane jak kąty bocznych przechyłów w lewo i w prawo samochodu, kąty przechyłów wzdłużnych, pozwalając ocenić nachylenie stoków podczas jazdy pod górę lub w dół, rozdział mocy na przednią i tylną oś, tylko w wersji 4x4. Nowy Duster to również wytrzymałe materiały. Nadwozie jest teraz chronione na całym obwodzie przed drobnymi uderzeniami i zadrapaniami. Boczne listwy ochronne połączone z osłonami nadkoli oraz przednimi i tylnymi zderzakami tworzą nieprzerwany pas wokół nadwozia. Obszerne osłony umieszczone pod zderzakami chronią spód nadwozia. Są to doskonałe rozwiązania dla miłośników bezdroży. A o co chodzi? Elementy ochronne wokół nadwozia są wykonane z tworzywa o nazwie Circle, nowego materiału opracowanego przez inżynierów Daci. Ponieważ nie są lakierowane, wszelkie zadrapania i zarysowania będą na nich praktycznie niewidoczne. We wnętrzu kabina jest odporna na wszelkie szkodliwe czynniki, w szczególności w wersji Extreme, która jest standardowo wyposażona w zmywalną tapicerkę MicroLoud,
gumowe dywaniki podłogowe przy przednich i tylnych siedzeniach oraz gumową wykładzinę bagażnika. Ważna informacja dla ekologów. Dywaniki i wykładzina zawierają 20% materiałów pochodzących z recyklingu, czyli na przykład z nakrętek po butelkach od mleka. Są też nowości, czyli hybrydowe zespoły napędowe. Nowy Duster otrzyma 3 nowoczesne zespoły napędowe. Wprowadzony po raz pierwszy przez Dacię na początku 2023 roku w modelu Jogger, zespół napędowy Hybrid 140 trafia obecnie pod maskę nowego Dustera. Jest on oparty na sprawdzonych i uznanych technologiach grupy Renault i składa się z czterocylindrowego silnika benzynowego o pojemności 1,6 litra i mocy 94 koni mechanicznych, dwóch silników elektrycznych, czyli silnik o mocy 49 koni mechanicznych i wysokonapięciowy rozróżnik alternator oraz zelektryfikowanej automatycznej skrzyni biegów. Skrzynia biegów posiada 4 przełożenia obsługujące silnik spalinowy i 2 przełożenia przypisane do silnika elektrycznego. Taka łączona technologia jest możliwa dzięki brakowi sprzęgła. System hamowania z odzyskiwaniem energii w połączeniu z akumulatorem trakcyjnym o pojemności 1,2 kWh i wysokosprawną skrzynią biegów umożliwia poruszanie się po mieście w trybie w pełni elektrycznym nawet przez 80% czasu jazdy, zużywając przy tym o 20% energii mniej w cyklu mieszanym i nawet o 40% w cyklu miejskim. Ponadto ruszanie z miejsca odbywa się zawsze w trybie w 100% elektrycznym. Kolejny z napędów to Duster TCS 130. Napęd ten trafia po raz pierwszy do oferty Daci i stanowi propozycję pierwszego poziomu elektryfikacji dla klientów marki. Łączy on w sobie 3-cylindrowy turbodoładowany silnik benzynowy nowej generacji o pojemności 1,2 litra oparty na cyklu Millera, który jest łączony z systemem miękkiej hybrydy 48 V. System ten wspomaga silnik spalinowy w fazach rozruchu i przyspieszenia, obniżając średnie zużycie paliwa i emisję CO2 o około 10%. Niby niewiele, ale nie o to chodzi. Zapewnia większą przyjemność z jazdy niż obecny TCS 130 dzięki efektowi wzmocnienia, jaki daje ten system. Samochód szybciej reaguje na polecenia kierowcy, a jazda jest po prostu płynniejsza. Natomiast hamowanie z odzyskiwaniem energii umożliwia doładowanie akumulatora trakcyjnego o pojemności 0,9 kWh w sposób całkowicie przejrzysty dla kierowcy. Silnik TCS 130 jest dostępny z 6-biegową mechaniczną skrzynią biegów w wersji 4x2 i 4x4. Ostatnim w ofercie prezentowanym ekologicznym rozwiązaniem jest Duster Eco G100. Musicie wiedzieć, że Dacia jest liderem w dziedzinie systemów zasilania LPG. Jest jedynym producentem oferującym dwupaliwowe silniki, benzyna plus gaz. Dostępne są pod nazwą Eco G we wszystkich modelach marki z silnikami spalinowymi. Nowy Duster jest również oferowany z tą montowaną fabrycznie sprawdzoną technologią stanowiącą gwarancję bezpieczeństwa i niezawodności. W trybie zasilania gazem nowy Duster Eco G100 emituje średnio o 10% mniej CO2 w porównaniu ze swoimi spalinowymi odpowiednikami. Ponadto samochód dysponuje zasięgiem wynoszącym, uwaga, ponad 1300 km. Dzięki dwóm zbiornikom o łącznej pojemności niemal 100 litrów, 50 litrów zbiornika benzyny i 50 litrów pojemności użytecznej zbiornika LPG. Co ważne, przestawienie z jednego paliwa na drugie odbywa się w sposób bezzwłoczny i niewyczuwalny dzięki przełącznikowi zamontowanemu fabrycznie na desce rozdzielczej. I co najważniejsze, przy tych cenach paliwa zasilanie LPG jest chyba najbardziej rozsądnym w stosunku cena zakupu, jakość i trwałość. Duster jest wyposażony w nowy system multimedialny z centralnym ekranem dotykowym o przekątnej 10,1 cala. Ekran ten jest montowany w standardzie, poczynając od poziomu wyposażenia Expression i oferowany z dwoma pakietami multimedialnymi Dustera, Media Display i Media NavLife. System Media Display dostępny w standardzie w nowym Dusterze Expression i Extreme obejmuje czterogłośnikowy system audio oraz łączność bezprzewodową Apple CarPlay i Android Auto. Nowością jest również cyfrowy zespół zegarów. Nowy Duster jest pierwszym modelem Daci oferowanym skonfigurowalnym, kolorowym, 7-calowym cyfrowym zespołem zegarów. Zestaw ten umożliwia selektywne wyświetlanie informacji, które kierowca uzna za najbardziej przydatne. Jest on montowany w standardzie w nowym Dusterze, poczynając od poziomu wyposażenia Expression. I taka ciekawostka, uchwyt na telefon, montowany w standardzie we wszystkich wersjach wyposażeniowych. Coś wspaniałego. Jest również bezprzewodowa ładowarka do smartfonów,
która jest umieszczona na środkowej konsoli w zasięgu ręki obydwu pasażerów z przodu. Jest montowana w standardzie w wersji wyposażeniowej Journey oraz w opcji w wersji Extreme. Są również nowe systemy wspomagania prowadzenia, czyli bezpieczeństwo. Ogranicznik prędkości i tempomat są montowane w standardzie, poczynając od poziomu wyposażenia Expression. Automatyczne przełączanie świateł mijania i świateł drogowych jest dostępne w standardzie w nowym Dusterze Extreme i Journey. Ponadto funkcja automatycznego włączania świateł mijania jest dostępna we wszystkich wersjach wyposażeniowych. Duster został również wzbogacony o nowe systemy wspomagania prowadzenia, aby spełnić najnowsze standardy bezpieczeństwa. Aktywny system wspomagania nagłego hamowania, system rozpoznawania znaków drogowych z ostrzeganiem o nadmiernej prędkości, wspomaganie parkowania tyłem, sygnalizacja awaryjnego hamowania. Znajduje się również ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, asystent utrzymania pasa ruchu, system monitorowania czujności kierowcy i połączenie alarmowe eCall. A dla ułatwienia życia swoim klientom, Dacia dodała pomysłowy przycisk My Safety, umożliwiający szybki dostęp do ich własnej, ulubionej konfiguracji systemów wspomagania prowadzenia. Publiczna premiera samochodu odbędzie się w Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie w marcu 2024. Produkcja samochodu już ruszyła, a w czerwcu rozpocznie się jego sprzedaż. A teraz kilka słów o cenach tego pięknego pojazdu. We Francji nowa generacja startuje z ceną 16 690 euro, czyli około 85 580 zł. Wersja Essential. Przedni napęd, 100 koni mocy. Kto chce Dustera z napędem na 4 koła, musi we Francji zapłacić 25 700 euro, czyli około 111 710 polskich złotych. Jest to wersja Expression o mocy 130 koni mechanicznych. Hybryda natomiast startuje z ceną 26 600 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje przybliżoną kwotę 115 620 zł. Będzie to wersja Expression o mocy 140 koni mechanicznych. Jak widzicie, na załączonym materiale Dacia oferuje długą listę ciekawych rozwiązań akcesoryjnych, które były projektowane razem z pojazdem i są do niego dopasowane. Podsumowując, w mojej ocenie Dacia Duster jest europejskim odpowiednikiem Jeepa i z pewnością namiesza na polskim rynku i ma potencjał na murowany hit sprzedaży. Zastanówmy się więc, czy tak naprawdę potrzebujemy dużo więcej od samochodu na co dzień. To wszystko na dziś. Zapraszam do subskrypcji i podzielenia się opinią w komentarzu, czy podoba Wam się Duster w tej odsłonie i oczywiście w tej cenie. Niemniej zachęcam Was również do lajkowania, ponieważ bez Waszego wsparcia rozwój tego kanału będzie trwać znacznie dłużej. Może nawet tak długo jak rozwój Daci na europejskim rynku, czego chciałbym uniknąć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tymczasem pozostawiam Was jeszcze przez chwilę z Dusterem. Aha, jeszcze jedno, jeśli macie jakieś swoje propozycje, piszcie śmiało, spełniam wszystkie zachcianki w tym zakresie. Mogą to być zarówno prezentacje modeli klasycznych, auta z lat 90. i 2000 lub nadchodzące premiery, na które czekacie. Postaram się szczegółowo podejść do tematu. Okej, nie zanudzam, to już naprawdę wszystko na dziś. Do zobaczenia za tydzień i śledźcie kanał. Codziennie pojawia się short z ciekawym tematem motoryzacyjnym, zazwyczaj z humorem. Berlin Auto Test.